Siemaneczko zza tej bardzo brudnej szyby, bardzo brudnej, bo bardzo zakurzona. Dzisiaj trochę o białej damie, o tym, co tutaj się dzieje i też troszkę pracy, mam nadzieję, że dzisiaj wykonam. Wentylatory, trochę elektryki, trochę o oleju, trochę o paliwie. No i muszę tutaj dzisiaj trochę posprzątać, poogarniać, bo nie mam się tutaj jak za bardzo ruszyć. Tutaj doszła mi taka szafeczka, którą wyciąłem w sumie z innych mebli, bo szuflad nigdy jest za dużo, a naprawdę jest tutaj fajnych małych szufladeczek na jakieś przyda się. No, dużo tych szufladeczek, dużo można zmieścić i tutaj muszę też posprzątać. Muszę tutaj posprzątać, bo muszę autem podjechać tutaj bliżej, bo dzisiaj robota jest tam z tyłu, bo muszę wytargać bak, który jest tutaj od gaźnikowca. Ja już go kiedyś ściągałem, obmalowywałem, ale on mi nie pasuje, bo nie ma takiego spływu, jak powinienem mieć. Ten zderzak będę musiał chyba stąd też zabrać, bo on tutaj będzie mi przeszkadzał. Zaraz go pewnie zwalę i będę miał lakier porysowany. I tak mam tutaj te drzwi. Te drzwi są sfalowane. Tu jest gniota. Albo pojawiła się podczas stania, albo już ją miałem. W każdym razie ja i tak będę chyba drzwi tutaj zmieniał. Wiem, że jedne też były krzywe, coś. Tak, to były te krzywe, bo tutaj jest taka ramka mocno by po demontażu nie udało im się wyprostować, bo źle ją się ściągnęli. Tutaj jest jeszcze jakieś pamiątka z targów w Poznaniu. Spadło mi to, muszę to przyczepić z powrotem. Tak czy inaczej dzisiaj walka z paliwem, no nie ma się bardzo to jak ruszać, ale muszę się tam dostać i muszę się tam odkręcić bak, potem przykręcić odpowiedni, bo już go mam, został odmalowany, potem wam go pokażę. No i pokażę wam też tutaj, co tu się ogólnie dzieje. Także dzisiaj trochę roboty, mam nadzieję, że z roboty też wam trochę pokażę. Zobaczymy, co się uda, a co się nie uda. Dobra, do roboty, nie gadać. No dobrze, tutaj mamy mój nowy zbiornik pomalowany, oto dowód. Pomalowany farbą antykorozyjną, pędzlem, więc widać zacieki i inne takie, ale to nie ma być ładne, to ma być zabezpieczone antykorozyjnie, bo jest to oczywiście zabezpieczone fabrycznie, ale druga powłoka nie zaszkodzi. No i dobra, mam kilka otworów na czujnik poziomu paliwa. Tu mamy odpowietrzenie do rury tej nalewowej, tak ją nazwiemy, wlew. I tutaj jest odpowietrzenie. Jeszcze jedno odpowietrzenie, które też idzie do tej rury, którą się paliwo tankuje. Auto podniesione. Tutaj właśnie mi przeszkadza to, żebym się mógł zabić. Tyle mam teraz miejsca z tyłu. Widzicie? O, tam leżą sobie tłoki z V8-ki. A tutaj mam trochę ciemno. Ale wam pokażę, jak wygląda u mnie podłoga. Jak to wszystko się tutaj prezentuje po staniu od 2013 roku. Na przełomie 2013 roku i 2014 robiłem to tutaj, no i wszystko to wygląda tak. Na pewno zsikały mi się amortyzatory. Widzicie? Co się stało? To są regulowane koni. Do Sierry, do Forda Sierry. Brandowane nalepką Sierra RS. Tak to wygląda. O, powoli mi się... Nie wiem, czy to słyszycie, ale powoli się opuszcza mi
żaba. Dlatego stawiam sobie zawsze gdzieś kobyłkę. Tutaj sobie postawiłem pod dyfer. Dyfer mam 7,5 cala z kosy, z dużymi przegubami. Nie powinno się urywać, ale różnie to może być. Dobra, czujnik widzę tutaj. To są kabelki do czujnika. Będę mógł je zastosować. Sam czujnik jakby też będę mógł tutaj zastosować. Tutaj to tylko będę musiał dokręcić, bo niepotrzebnie to odkręcałem. Nie wiedziałem, jak jest skonstruowane, ale już teraz wszystko widzę. Ta rurka jest do pominięcia, ta wlewowa. Ją muszę tutaj uciąć i zaślepić. Tutaj jakieś śrubę się włoży. Gdzieś tam się skręci trytytką czy czymś takim. Czy wkręta się, wkręci i będzie ok. Te wszystkie rurki są do wykorzystania. Właśnie o nich mówiłem. To jest, są różne odpowietrzenia. To jest na przykład właśnie tam do włożenia. Tu jest też rurka taka przelewowa chyba. To ona się tak nazywa. No i takie różne. Sama tutaj, jak to nazwać, ta blacha montażowa jest w porządku, jest nieprzerdzewiała. Jak ją pomalowałem ostatnio, tak wygląda nadal tak samo. Gdzieś na śrubkach delikatnie się jakaś korozja delikatna zrobiła, ale ponieważ auto nie jeździło po soli, nie jeździło po wodzie, od tego czasu cały czas jest zgarażowany, zresztą tak jak i wcześniej, no to nic tutaj się nie wydarzyło. Nadal progi, czy progi, podłużnice, wszystko jest twardo, tak jak być powinno. To jest największa zaleta tego egzemplarza. Poza tym, że dziadek lubił sobie gdzieś przytrzeć. I tutaj na przykład jest tą szpacha. Widać, że to jest szpachla, bo tutaj to już jest ukitowany ten narożnik. Niestety. Tak, są wszystkie narożniki i w sumie ten przód też tam miał dzwonka jakiegoś. I coś tam było spawane i wstawiane. Przednia belka była wymieniana. Dobra. Wkładamy. Najpierw zaślepię ten jeden przewód, a potem mogę wszystko składać. No i będzie trzeba zalać świeżą benzyną, ale potem to tutaj jeszcze właśnie wszystko. Czekam na kosz do pieskowania. Pomaluję sobie kosz i dopiero wtedy będę montował wszystkie filtry, pompy i tak dalej. Właśnie, a propos filtra. Filtr udało mi się znaleźć taki. Niestety jest filtrona. Niestety, różne są opinie o filtronie. Wiem, że jedni polecają, drudzy nie. Natomiast no taki znalazłem i taki zastosuję. Filterek. I on ma tutaj 14 i tu ma 14. O tak. A tutaj jest moja pompa paliwa, która będzie zastosowana. Oryginalna z Cosworth'a, boszowska. A tutaj jest druga, która nie wiem od czego jest, ale to jest jakaś nowsza, ale to jest jakiś Chińczyk. Nie wiem, co to jest, ale może, chociaż nie wiem, jaką ma wydajność i co to jest. Ale zobaczymy, jak to nie będzie działać, to tam zastosujemy. Dobra, składam dalej. No dobrze, bak na swoim miejscu. Troszkę mi się gdzieniegdzie obrysował, ale to nic. Jeszcze wezmę trochę farby i pewnie to domaluję, ale to będę robił, jak już będę miał kosz. Kosz muszę zainstalować o tutaj pod wnęką, gdzie jest koło zapasowe. Kosz już wam pokazywałem, a jak nie, to na pewno wam pokażę w dalszej części filmu, więc czekam na razie na kosz, który wróci jutro z piaskowania. Pomaluję i pewnie pojutrze go zamontuję. A oto i mój kosz na pompę paliwa i na filtr wypiaskowane. Widać teraz logo Forda nawet. Nie chcę tego za bardzo dotykać, żeby nie potłuścić. Tak te elementy wyglądają. Wyczyścić i pomalować. A malujemy to w prosty sposób. No i mamy pomalowane. Tak, wiem, że teraz pewnie wszyscy się odezwą, dlaczego tego nie pomalowałem od razu proszkowo. I racja, mógłbym to pomalować proszkowo, nie miałbym takich zacieków. I byłoby to dokładniej.
Chociaż nadal widać, że jest to Ford, nawet numer części. Natomiast teraz jakby komponuje się to z całością, bo całe auto też jest tak od spodu pomalowane. Też wszystkie elementy, które tam pod podwoziem czyściłem, no to wszystkie czyściłem ręcznie, nic nie było piaskowane. To jest pierwsza rzecz, która została przeze mnie w ogóle wypiaskowana do Forda Sierra. Zawsze wszystko robiłem ręcznie, jakimiś wiertarkami, szczotkami, wiecie, takimi różnymi rzeczami, jakąś tam chemią. I potem to ręcznie malowałem. Natryskowo chyba tylko robiłem samą już konserwację. No, także to teraz pasuje jakby do całości. No i mam zamówione te takie, jak to się nazywa, tłumiki drgań. Tylko oczywiście się pomyliłem. Zamiast zamówić na takie, to zamówiłem takie. Ale to nic, już to przerobiłem. Zaraz będę to montował przerobione i będzie można to tutaj też zastosować. Mam nadzieję, że się wszystko zmieści. Jak się nie zmieści, to będę musiał kombinować i zmieniać jeszcze raz na takie. Ale powinno się udać. Dobra, montujemy. No i tak to wygląda, mniej więcej złożone. Pompa na swoim miejscu, w tą stronę, z takim mniej więcej przewodem. On będzie musiał być jeszcze skrócony. Filtr paliwa na swoim miejscu, ale oczywiście nie pasują mi tutaj z tych starych pomp te kruchce. Będę musiał coś tutaj wymyśleć, albo zmienić kruchce, albo zmienić sam filtr, bo specjalnie kupowałem filtr na gwinty chyba 14, jeśli dobrze pamiętam, żeby móc je zastosować, a tu okazuje się, że mam kruchce 12. No, także tak to jest. To jeszcze jest też, nie pokazałem wam, to jest wypiaskowane, wymalowane też. Zapomniałem wypiaskować i wymalować tej części, tego mocowania filtra. Wspomniałem tego oddać, nie wiem dlaczego. Coś mi się udrało, ale już to też wyczyściłem, pomalowałem. Także i tak jeszcze tego nie zmontuję, bo i tak jeszcze potrzebuję tutaj to połączyć pompę. No tak, oczywiście musi wszystko spaść. Muszę połączyć pompę z filtrem i dopiero tutaj z filtra też zrobić kruciec na wyjście do baku. Pokazałbym wam, jak to tam pod spodem wygląda, ale nie mam teraz też żadnego światła, więc zbieram moje zabawki. Późna godzina i żegnam się z wami. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego materiału. Jak się wam podobało, to zostawcie kciuka albo co tam chcecie, komentarz, jeśli coś głupio zrobiłem. A ja was pozdrawiam. Cześć.